Przy cmentarzu na Półsi w Opolu odbywa się niezwykła kwesta. Na rzecz zabytkowego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej, na renowację pomników sióstr franciszkanek szpitalnych, które dzisiaj również są tutaj i też kwestują. Ile sióstr tam leży na tym cmentarzu, czy wiecie? I skąd się wzięła taka sytuacja, że te siostry leżą właśnie na takim cmentarzu jakby miejskim, bo zazwyczaj chowało się wszystkich przy klasztorach? Nasze siostry, które tam leżą, szczególnie jeden z sióstr jest taka dla nas bardzo droga, siostra Klara Hissing, to jest jedna z pierwszych sióstr, która w ogóle przyszła do Opola. Nasze zgromadzenie powstało 4 lata w 1844, a w 49 już siostry były obecne tutaj. I one przyszły tutaj do pomocy, wtedy była epidemia tyfusu głodowego, epidemia cholery. I to są siostry, które są i dla nas, i dla Opolan bardzo cenne. Siostra Klara, siostra Małgorzata, która też tam spoczywa. Małgorzata, też taka ciekawostka, ona 4 tygodnie po swoich obu czynach została przełożoną tutaj konwentu, przełożoną też w szpitalu świętego Wojciecha wtedy. Adalbert Hospital i one zaczęły właśnie zajmować się chorymi dziećmi i zaczęły zajmować się sierotami i ludźmi chorymi. Też były jednymi z tych, które dzięki nim też powstały tak zwane nieodpłatne łóżka dla ludzi potrzebujących, dla ludzi ubogich. Sama nazwa mówi franciszkanki szpitalne. Tak było dokładnie szpitalne kiedyś. Obecnie ten nasz charyzmat jest troszkę rozciągnięty. Nieś uzdrawiającą obecność Chrystusa. To jest nasze posłannictwo, nasz charyzmat. I pracujemy właśnie, jeśli chodzi o tereny opolskie, to w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Szczepanowicach, w Dobrzeniu prowadzimy DPS, potem DPS świętego Aleksego obok katedry, czyli głównie zajmujemy się też tymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy, ludźmi chorymi, też dziećmi specjalnej troski. Kwestujemy na rzecz cmentarza przy ulicy Wrocławskiej. Czy już ludzie przychodzą i wrzucają tutaj do puszki? Czy to jest fajny pomysł i wspomoże remont tego cmentarza? Pomysł na pewno fajny i wspomoże. Oczywiście ważna jest ofiarność ludzi i będziemy testować, sprawdzimy, bo to pierwsza taka zbiórka, ale cmentarz na pewno wymaga i takich prac modernizacyjnych, modernizacyjno-remontowych i też zadbania o poszczególne nagrobki. Nie zawsze są na to pieniądze, stąd propozycja zwrócenia się do mieszkańców. Czy już ksiądz tutaj ma troszeczkę pieniążków? Czy ludzie są hojni? Czy dają jakieś datki? I do kiedy będziecie kwestować? Sympatyczne jest, że rozpoznawalność twarzy, tak jak pana prezydenta i wiele osób z Opola znanych i lubianych staje w bramie prosząc o datki. Jak najbardziej to też pomaga, że ta rozpoznawalność, a jeszcze też tytuł ratowania naszego zabytkowego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej jak najbardziej pomaga. I efekty są wielkie. Kwestujemy od 9 do 17 na cmentarzu na Półwsi. Przede wszystkim przed główną bramą, ale też w różnych innych miejscach cmentarza. Jest co najmniej 50 osób chyba będzie z takimi puszkami. Proszę szukać takich puszek. Renowacja nagrobków na zabytkowym cmentarzu. Do 17 na pewno gdzieś będziemy. W tym roku zbieramy na 2 szczególne cele. Na renowację nagrobka opolskiego malarza Józefa Jakisza i na renowację nagrobków sióstr franciszkanek szpitalnych. Dlatego siostry też zbierają z nami, więc proszę patrzeć, można wrzucić siostrom, można wrzucić panu prezydentowi, można wrzucić proboszczowi Klingerowi, proboszczowi Prackiemu z parafii ewangelickiej i wielu, wielu innym osobom, które z nami będą, aż do 17. Ludzie bardzo cenią ten cmentarz na Wrocławskiej, podchodzą i mówią o tym, że mają wspomnienia z tamtym miejscem związane, że często go kiedyś odwiedzali, dzisiaj może rzadziej, ale myślę, że właśnie to jest jeden z przyczyn, jest stan tego cmentarza, o który musimy po prostu wspólnie zadbać, dlatego że to jest nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Bardzo dobrze idzie, ludzie chętnie wpłacają swoje datki na rzecz renowacji czy odnowienia zabytkowego cmentarza w Opolu przy ulicy Wrocławskiej. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobra inicjatywa, też taka społeczna, właśnie wywodząca się spośród mieszkańców naszego miasta o to, aby otoczyć właściwą i należną temu miejscu troską. I ważne to niezwykle, aby pamiętać o wydarzeniach i o ludziach, którzy je tworzyli, którzy zostali pochowani właśnie w tej części naszego miasta. Jak wiemy, spośród tych osób jest wiele wybitnych postaci, które tak naprawdę budowały też dzisiejsze Opole, to, w którym my żyjemy, w którym funkcjonujemy na co dzień, więc ta pamięć historyczna jest niezwykle ważna. My bardzo kibicujemy kwestię, tym bardziej, że jeśli chodzi o cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, naprawdę jest co robić. Przy współpracy z nami, czyli z administratorem cmentarza, zakładem komunalnym, gminie Opole udało się pozyskać
myślę, niemałe pieniądze na renowację tego cmentarza, ale to w latach kolejnych. Natomiast tutaj ta zbiórka, ta kwestia jest niezmiernie potrzebna. Ona bardzo mocno wesprze wszystkie te działania, które mamy zamiar przeprowadzić. Dzisiaj te pieniądze, które zostaną zebrane podczas kwesty, trafią do zakładu komunalnego. My je oczywiście przeliczymy i zobaczymy, na ile wystarczy tych pieniędzy, jakie kolejne kroki możemy poczynić. Ja przypomnę, że w ramach pieniędzy na administrowanie cmentarzami udało nam się w ostatnich latach wyremontować, odnowić, zabezpieczyć dwa najstarsze pomniki na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, a też pomniki bohaterów polskich, takich jak Poliwody Demarczyka. Zależy nam na tym, aby te prace postępowały, a więc pieniądze, które tutaj zostaną zebrane, na pewno zostaną wykorzystane, wmurowane w ten cmentarz. Zobaczymy, ile tych pieniędzy zostanie zebranych. Ocenimy sytuację przy współpracy z konserwatorem zabytków, ponieważ przypomnę, że wszystkie działania, które odbywają się na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, muszą być ściśle uzgodnione z konserwatorem zabytków i prowadzone przez konserwatora zabytków, ze względu na to, że jest to teren objęty opieką konserwatorską. W miarę możliwości, a więc w miarę zebranych pieniędzy, będą się tam posuwały kolejne prace i bardzo liczymy na hojność tutaj również mieszkańców Opola. Im więcej zbierzemy tych złotówek, tym szybciej cmentarz przy ulicy Wrocławskiej zyska nowy blask.